Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. List do Rzymian, 8 rozdział, 1 i 2 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: wygrzewaj się w słońcu mojej obecności. Poczuj mrowienie na twarzy, rozkoszując się moim miłosnym światłem. Radujesz mnie bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić. Jestem Ci przychylny w każdej chwili Twojego życia, bo widzę Cię odzianego w moje światło i w mój płaszcz sprawiedliwości. A przecież dla tych, którzy są we mnie, nie ma już potępienia. Właśnie dlatego nie znoszę, gdy w chrześcijanach wzbudza się poczucie winy, aby ich zmotywować. Niektórzy pastorzy starają się pobudzić wiernych do działania, wygłaszając kazania pełne oskarżeń. Niewykluczone, że ta metoda skutecznie mobilizuje do cięższej pracy, ale cel nie uświęca środków. Kazania, które wzbudzają poczucie winy, mogą podkopywać fundament łaski w sercach wierzących. Pastor może mieć poczucie sukcesu, gdy wierni bardziej się starają, ale ja patrzę w ich serca. Boleję, widząc, jak moja łaska eroduje i porasta chwastami niepokoju. Chcę, abyś się odprężył, przyjmując moje zapewnienie o tym, że kocham Cię doskonałą miłością. Prawo mojego ducha wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci.